Witam ponownie bardzo serdecznie. Troszkę tutaj zmienię sobie. O! Troszkę ściszyłem grę, bo miałem wrażenie, że ostatnio tak na granicy było. Chociaż może przesadzam. Możecie dać komentarz, gdzie to jest moja gra. Po co czarny ekran to trochę nudny, nie? Continue. Dobra, proszę Państwa, ja tak na świeżo jestem po Twitchu. U Witcha Evena. Szczerze mówiąc, pierwszy raz w czymś takim brałem udział. Raz w życiu zrobiłem coś podobnego, ale to było chyba na innym tym czymś, na live streamie, czy cholera wie jak to się nazywało, to było ponad 3 lata temu. Może ktoś jeszcze pamięta. W każdym bądź razie wtedy walczyłem, żeby nagrywać to w jakiejś w jakiejś rozsądnej rozdzielczości. Co tu pisze? Opening soon. Skraborama Hunting Preserve. Scrubs attack clumsy Modokan employees. Skraby atakują nieporadnych, niezręcznych Mudokanów. Gdzie to się wyłącza tutaj? Nic ciekawego. Nie tak. Nawet nie umiesz przeskoczyć. No. No powiem szczerze, że bardzo fajnie chyba wyszło. Witcha Evena. Na tym właśnie Twitchu. Nawet mi się, muszę powiedzieć, podobało. Może sam coś takiego zrobię, co? A coś to jest? Mutant Evolved. Nie mówcie mi, że ja muszę to zrozumieć. Na razie nie mam pojęcia, co w tym chodzi. Też myślę, że chyba się zbliżamy do krypt Mudanci. Zgadza się. Czy mogę wrócić? Ale przecież chyba tam mogę wrócić, ale nie wiem. Nie, to bez sensu. Nigdzie tu już nie dojdę. Dobra, to są chyba te krypty. Będziemy wchodzić do. Ja zacznę stąd. Czemu nie? Zaczęły się krypty. Zobaczymy, co w tych kryptach. To co zwykle. Zobaczymy, co tutaj. Aha, czyli znowu tego typu łamigłówki jakieś. Zaraz. No tego typa raczej się nie obejdzie. Zobaczę, co dalej. A, zobaczcie, z tamtego wyskakują takie kółeczka, jak się trzęsie. O, więc. A z tego nie, więc mam nadzieję, że ten da jakąś niewidzialność. Dobra, ale najpierw trzeba będzie się zabawić. Trzeba się będzie zabawić z tymi durniami. A ja znowu zapomniałem sobie przestawić tych klawiszy, ale to nic już. Jakoś się. Au, au, au. Wiej, 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 wiej. Dobra. Teraz bierzemy konia. Bierzemy konia, a zapomniałem, on nie śpiewa na kucaka. A właśnie to jest to, że one mogą zjeść konia, no właśnie z kopytami nawet.
To niedobrze. Ale to nic. Wystrychnęliśmy ich na dudka. I teraz możemy sobie wziąć bezkarnie. Będziemy sobie mogli wziąć bezkarnie niewidzialność. Teraz. Dobra, teraz możesz mi naskoczyć. Przez 30 sekund możesz mi naskakiwać. O, shit. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Gdzie ten ślimak cholerny? Au, au, au. Haha. Zdaje się, że znowu mam niewidzialność. Ale w tej chwili już jej nie potrzebuję. Ponieważ... Leci głupia glizda i nawet nie wie jak zejść na dół, nawet nie wie. Głupia nie. Pięknie, udało się profesjonalnie przejść do następnego etapiku. Dlatego quick save, gdyż dobry jest quick save. Co tu się dzieje? Aha. A tu kucyk. Dobra, najpierw od kucyka tego nie wezmę. Trzeba będzie teraz tego konia jakoś przeczekać. Tupu, tupu, tupu. A! Szajse, że tak po niemiecku zaklnę. Ale to jakoś tak będzie, tylko muszę to zrobić oczywiście sprawniej, a nie tak bez sensu, tak niesprawnie. Tupu, 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 konik mnie nie złapie, gdyż jestem wyluzowany. Aha! Ja poczekam. Tego konia można obejść, a sobie zostawię niewidzialność może na lepszy moment. Idź koniu dalej, szkrabie. Proszę bardzo, misja zakończona powodzeniem, spektakularny sukces, owacje na stojąco, prawda, i lekka woń moczu w powietrzu. Jakby ktoś pytał, dlaczego? No wiecie, w niektórych, w Stanach wyjątkowego uniesienia fanki potrafią popuszczać, podobno. Podobno tak było na koncertach Beatlesów w latach 60. Że to było normalne zjawisko. Nie wiem, czy to prawda, czy to tylko bujda. Dobrze. Szybki zapis. Sprawdźmy, co tutaj. A nic, nic za specjalnego, dobra, ale zejdźmy tam na dół. Chciałem zobaczyć, co tu na dole się będzie działo.
Tu właśnie. Dobrze. Jestem spokojny. Dobra, ślimaki. Ślimaki, fajnie. Znaczy ślimaki, no te. Paskudne, paskudźce. Radzę. Zalecam bieg. Dobra, z tej strony z dwóch kolesi, przed którymi panikuję trochę. A to tylko glizdy. Strzelaj w to, dobrze. Kroczek i wskok. Jej, poszło mi tak sprawnie. Tylko dwa razy zostałem polizany. To jest bardzo przydatne. Ja nie lubię być lizany, zwłaszcza przez psy. Dzisiaj sobie zdałem sprawę, dlaczego nie jestem wielkim fanem psów. Znaczy nie to, że coś mam do psów, ale samemu chyba bym sobie psa nie sprawił jakoś. Jakoś chyba nie. Dzisiaj że tak powiem, poszedłem sobie porozmawiać trochę z... Dobra, coś czuję, że to trzeba będzie... Nie pierć, tylko otwieraj to. O! Nie, nie! Ach, kurde, długie jęzory mają, no. Znaczy ja zapisałem po tamtym, takim fantastycznym tym. By to szlak trafił. No, poszedłem porozmawiać z właścicielką tego pokoju, w którym wynajmuję. I w ogóle dzisiaj miały miejsce dwa dziwne zdarzenia, bo jeden z jej psów zabił szczura na podwórku. Zaraz zrobimy to tak. Zabił szczura na podwórku, potem z jakichś powodów zrobił kupę i zaczął tą kupę lizać. A gdzie drugi twój przyjaciel? Uciekamy! Nie to miałem na myśli tak do końca. Więc wyobraźcie sobie, piesek najpierw robi kupę, potem ją liże, a potem tym samym języczkiem liże was po buzi. Kochany piesek. Ej, słodki szczeniaczek. Już pomijając fakt, że pies potrafi polizać własny tyłek. W zasadzie zlizywać kupę, resztki kupy ze swojego tyłka. No, brzmi obrzydliwie, ale no cóż, nie będę kłamał. Zjedzą mnie, zjedzą mnie. A tak mi wtedy poszło sprawnie. No kurczę z tym zapisem, no. Dlaczego nie wymyślą gry, która się zapisuje co sekundę? Powoli idziemy, nie śpiesząc się. Dobra, to nie jest takie skomplikowane tak naprawdę. Można sobie wejść. Nie tak właśnie tutaj. Ja zrobię tak, bo on jak się roluje, to on może tak automatycznie wpaść. Nie może. No dobra, kiedyś mi się tak udało, że tak podczas rolowania po prostu wpadł tam, gdzie trzeba.
Nie. Chodźcie tutaj, tutaj chodźcie, tu jest fajniej. Idioci. Stójcie tu, gdzie jesteście. Tu się kręćcie w kółko. Nie, nie gońcie mnie tutaj. Dobrze. O, tak to powinno się robić profesjonalnie. I powinien nastąpić profesjonalny zapis od razu. Ale źle zrobiłem, no. Wtedy, bo teraz to dobrze, teraz dobrze. Ajajajajaj. Ten stres właśnie dzisiaj u Witcha na Twitchu była mowa właśnie, że stres po prostu zabija, no. Przez stres wszystko jest źle. Powiem wam. No, chodźcie, dziady. Gdzie to mnie zawiedzie? Pewnie mnie wywali z powrotem. Tak, może być. Podoba mi się sposób działania tego czegoś. Aha, dobra, zrobimy ich na szaro. W ten sposób oto. Strzelaj w to! Aż ty w mordę, trzeba było do góry iść. No jak mnie ubiegli. Ostatnio miałem taką rozmowę, znaczy ostatnio jakoś w zeszłym miesiącu. Miałem taką rozmowę u mnie w firmie z kobitką, która się zajmuje kadrami. No i tak ogólnie sobie porozmawialiśmy. Pytała się o różne rzeczy, czemu przyjechałem i tak dalej. Czy mi się podoba w tej firmie, no takie wiecie, takie gadki szmatki. No i powiedziałem jej, że coś, co mnie, co jest dla mnie zupełną nowością, to jest na przykład fakt, że ja idę do roboty i nie jestem zestresowany w żaden sposób. Bo poprzednio bardzo często bywało tak, że nie miałem pewności, w jakim humorze będzie szef dzisiaj. Nie tu, nie tu, skacz! O, szosu. Tak blisko byłem, już widziałem światło w tunelu. A tu nagle zgasło światło, no. Powiem wam, ten stres to normalnie mnie... No chodźcie, tłumoki. Teraz już mnie nie złapiecie, już mnie nigdy nie złapiecie. Nigdy! Możecie mi teraz natitać, a ja zrobię zapis szybki. To już titacie? Zaczęliście już titać? Bo to jest jedyne, co możecie w tej chwili robić. Tak stanąć możecie i tak... Titu. Ten stres po prostu. Mam teraz tętno 1 500 000. Ale przeszliśmy drugą kryptę. Proszę Państwa, druga krypta. A ja sprawdzam, ile się nagrywa. Czy to już wystarczy? 19 minut 45 sekund. Moim zdaniem to jest kompletny odcinek. Przeszliśmy dwie krypty. Może nie był to styl, że tak powiem, ninja. Nie najlepiej, ale zawsze skutecznie. Za którymś tam razem w końcu kroczek do przodu. Dobra. Dzięki za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka, przed nami jeszcze kilka krypt do odkrycia, to są krypty chyba Mudanci, a później prawdopodobnie będzie trzeba jeszcze przejść krypty Mudomo. Dobra,
podobało się, to łapka w górę, wiecie, tam, znaczy łapkę w górę, bardziej mi na komentarzach zależy, jakoś tak lubię te komentarze, wiecie, tam. Jakoś tak. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć.